Dzień dobry Państwu. Jak Państwo pamiętacie, może ostatnio wykład zakończyliśmy takim pytaniem, jak się ma zasada suwerenności, o której wykład poświęcony, o której będziemy również dzisiaj mówić. Jak się ta zasada suwerenności ma do praw człowieka? Znaczy, czy rzeczywiście można mówić o suwerenie jako podmiocie władzy nieograniczonej, to znaczy, że suweren sprawuje władzę nieograniczoną, co wynikałoby no, z samej istoty suwerenności, w sytuacji, kiedy rozwija się na poziomie prawa międzynarodowego, na poziomie prawa krajowego, rozwija się doktryna praw człowieka mówiąca o tym, że niektóre prawa są nienaruszalne i niezbywalne. Jak tą zasadę suwerenności pogodzić z zasadą ochrony praw człowieka? I dzisiaj sobie spróbujemy na to pytanie odpowiedzieć. Otóż rzeczywiście współcześnie nikt nie twierdzi, że suwerenność narodu polega na tym, że naród może ustanowić każde rozstrzygnięcie, może wydać akt prawny o dowolnej treści i nie jest niczym związany. Oczywiście, dlaczego tak nie jest, dlaczego naród nie jest w pełni nieograniczony w sprawowaniu władzy, no to na to pytanie można odpowiadać na różnych poziomach. Pewnie należałoby zacząć od takich pytań filozoficzno-prawnych i powiedzieć, jak się ma zasada suwerenności narodu do koncepcji praw naturalnych, czyli mówiących, że prawo pochodzi od jakiegoś podmiotu wyższego, czy z jakiejś płaszczyzny wyższej jest w ogóle wywodzone. Skonfrontować zasadę suwerenności narodu z pozytywizmem prawniczym, który w swojej takiej twardej postaci mówi, że prawem jest tylko to, co zostanie ustanowione przez państwo. Nic innego nie może być prawem. No, my na takim poziomie nie będziemy tych rozważań prowadzić, bo to jest kwestia właśnie, to jest domena filozofii, teorii prawa. My, oczywiście odwołując się do tych płaszczyzn filozoficznych i teoretycznych, skupimy się na konstytucji. Otóż rzeczywiście konstytucja wskazuje na naród jako źródło władzy publicznej, źródło władzy państwowej. Władza pochodzi od narodu. Teraz tenżeż naród, ustanawiając konstytucję, ustanawia w artykule 30 taką oto normę, że godność człowieka jest nienaruszalna i niezbywalna i że godność człowieka jest źródłem konstytucyjnych wolności i praw. I tutaj, interpretując konstytucję, mamy trochę lepiej, trochę łatwiej niż filozofowie prawa czy teoretycy prawa, ponieważ my nie musimy rozważać szczegółowo, czy władza rzeczywiście w pełni pochodzi od narodu, czy władza na przykład ma charakter prawno-naturalny, czy jeszcze jakiś inny. My możemy powiedzieć tak, skoro suweren, ustanawiając konstytucję, zadeklarował, że źródłem praw i wolności człowieka jest godność człowieka, to my nie musimy dokładnie już teraz rozważać, czy jest tak, że ta reguła zawarta w artykule 30 pochodzi od samego suwerena, czyli jak odpowiadamy na pytanie, dlaczego godność jest nienaruszalna i niezbywalna i dlaczego godność jest źródłem praw człowieka, możemy odpowiedzieć tak, albo powiemy tak, dlatego, że suweren ustanowił taką normę prawną w artykule 30 Konstytucji. A możemy też odpowiedzieć inaczej, dlatego, że taka norma dotycząca godności ma charakter przedpaństwowy i zanim w ogóle się władza suwerenna ukształtowała, to ta norma już była normą obowiązującą wszystkich, w tym samego suwerena. My na to pytanie nie musimy dokładnie odpowiadać. Wystarczy, że stwierdzimy, że suweren uznaje wiążącą moc artykułu 30, wiążącą moc zasady czy reguły, powiedzmy, że zasady, że godność człowieka jest nienaruszalna i niezbywalna.
Tym samym, nie rozważając dokładnie tego, czy tutaj w artykule 30 znajdujemy wyraz ograniczenia woli suwerena, czy w artykule 30 znajdujemy wyraz samo ograniczenia się woli suwerena, możemy stwierdzić, że na gruncie konstytucji władza suwerenna nie jest nieograniczona. Władza suwerenna jest ograniczona poprzez prawa i wolności człowieka wywodzące się z jego godności. Ten dylemat, czy artykuł 30 wyraża ograniczenie woli suwerena, czy samo ograniczenie woli suwerena, musielibyśmy pewnie rozważać wtedy, gdyby chciano zmienić konstytucję i skreślić z niej artykuł 30. I na przykład pozostawić tylko artykuł 4, czyli pozostawić tylko zasadę suwerenności narodu. Ale ponieważ póki co tak się nie dzieje, więc możemy te rozważania o suwerenności podsumować w ten sposób, że władza suwerenna, suwerenem jest naród, źródłem władzy legitymizującym całą władzę w państwie jest naród. Natomiast w sprawowaniu tej władzy suweren nie jest ograniczony, ponieważ ogranicza ją go prawa i wolności człowieka, których źródłem jest godność. Sam suweren deklaruje, że źródłem praw i wolności człowieka jest jego godność, a nie wola suwerena. To, o tym będziemy jeszcze mówić, to wbrew pozorom nie ma tylko i wyłącznie takiego znaczenia czysto teoretycznego. To ma bardzo istotne znaczenie, to o czym teraz Państwu mówię, ma bardzo istotne znaczenie praktyczne. Dlaczego? Dlatego, że jak na przykład zastanawiamy się nad zakresem ochrony jednostki w sytuacji, kiedy jednostka powołuje się na takie prawa, swoje prawa wynikające z godności, które są wyrażone w Konstytucji, ale nie było ich wyrażonych wcześniej. Na przykład ktoś mówi tak, naruszone zostało moje prawo do życia, dlatego że zostałem poddany w okresie PRL-u okrutnemu i nieludzkiemu traktowaniu i teraz chciałbym uzyskać z tego tytułu odszkodowanie. To teraz, jeżeli założymy, że to prawo do życia wynika wyłącznie z Konstytucji, to możemy odpowiedzieć tak. Prawo do ochrony życia jako prawo konstytucyjne pojawiło się dopiero w polskim porządku prawnym 17 października 1997 roku. W związku z powyższym, jeżeli zdarzenia prawne, z którymi Pan wiąże, czy Pani wiąże swoje roszczenia odszkodowawcze, miały miejsce wcześniej, miały miejsce na przykład pod koniec lat 80., to one nie są konstytucyjnie chronione. To ochrona konstytucyjna Panu nie przysługuje, czy Pani nie przysługuje, w tym nie przysługuje Pani odszkodowanie z tytułu okrutnego i nieludzkiego traktowania. Jeżeli jednak powiemy w ten sposób, że suweren zadeklarował w artykule 30, że prawa i wolności są, wynikają z godności człowieka, to wtedy no to ta godność jest przypisana każdemu no, co najmniej od momentu urodzenia. Nie chcę tu wchodzić, na razie będziemy o tym jeszcze mówić, kwestie związane z ochroną płodu. To jeżeli tak, to wtedy nie ma znaczenia, czy zdarzenie prawne, które spowodowało szkodę, które było przejawem okrutnego i nieludzkiego traktowania, na przykład pobicie kogoś przez milicję obywatelską, to nie ma znaczenia, czy to zdarzenie miało miejsce po 17 października 1997, czyli wtedy, kiedy weszła w życie Konstytucja, czy miało miejsce w 1988 roku, czy miało miejsce w 1956 roku. Jeżeli ono naruszało podstawowe prawa człowieka, no to w takim razie jest zdarzeniem, jak to mówią prawnicy, prawnie relewantnym, czyli takim, które ma wpływ na ocenę prawną, która z tym zdarzeniem się wiąże. Także pamiętajcie Państwo o tym, że z tą suwerennością jest tak, że ona jest źródłem władzy publicznej, wszelkiej władzy publicznej na terytorium państwa polskiego. Naród jako suweren jest źródłem wszelkiej władzy publicznej. Natomiast nie jest on w sprawowaniu tej władzy nieograniczony i dlatego i ustrojodawca, żeby uniknąć tych wszystkich skomplikowanych filozoficzno-prawnych rozważań na temat tego, czy
on się samo ograniczył, czy prawa człowieka ograniczają niejako zewnętrznie, wprowadził artykuł 30, w którym zadeklarował, że źródłem praw i wolności człowieka jest godność, nie akt woli suwerena, tylko godność. I z tej godności te prawa i wolności wynikają. W związku z powyższym, jeżeli my poszukujemy źródeł czy uzasadnienia obowiązywania prawa do ochrony życia, prawa do prywatności, wolności wypowiedzi, to nie musimy ich poszukiwać w woli suwerena, nie musimy poszukiwać ich w akcie władzy państwowej, nawet w samej konstytucji, tylko zakładamy, że te źródła mają charakter ponadkonstytucyjny. One są pierwotne względem konstytucji. To, że niektóre przepisy prawa, na przykład takie dotyczące, nie wiem, zasady podziału władzy, czy zorganizowania państwa, czy kompetencji poszczególnych organów, wynikają wyłącznie z woli suwerena oraz to, że niektóre przepisy prawa są zakotwiczone w płaszczyźnie ponadpozytywnej, czyli leżą, sytuują się ponad prawem państwowym, na przykład są zakotwiczone w godności człowieka, ma bardzo istotny wpływ na sposób ich interpretacji i na rozstrzyganie konkretnych problemów prawnych, które z tymi przepisami się wiążą. Teraz o tym nie mogę Państwu jeszcze mówić zbyt szczegółowo, bo musimy najpierw zająć się prawami człowieka i takimi podstawowymi założeniami, jakie z tymi prawami się wiążą, ale do tej kwestii jeszcze wrócimy. Wrócimy do tej kwestii, bo ona ma istotne znaczenie praktyczne, czy wiążemy jakieś prawa i ewentualnie ich naruszenie bezpośrednio z godnością, czy wiążemy je tylko i wyłącznie z zasadą suwerenności narodu. To tyle, jeżeli chodzi o zasadę suwerenności. Natomiast to, co do tej pory mówiliśmy na ostatnim wykładzie i teraz mówiliśmy o zasadzie suwerenności narodu. Czyli to jest artykuł 4 ust. 1 Konstytucji, wprost wyrażony z tą całą ewolucją tej zasady od czasów monarchii absolutnej, z takim istotnym wkładem w pojęcie suwerenności, który wniósł Rousseau. Pamiętajcie Państwo o tym, że suwerenem, że Rousseau rozumiał naród jako wspólnotę polityczną i to jest, można powiedzieć, podstawowe pojmowanie suwerenności w państwach demokratycznych obecnie, chociaż mamy kłopot z tym pojęciem narodu, dlatego że pojęcie narodu ściśle wiąże się z pojęciem obywatelstwa, a to, jak Państwo wiecie, jest pojęcie stricte prawne, o tym mówiłem na poprzednim wykładzie. Pamiętajcie Państwo o tym, że były takie koncepcje, które wiązały pojęcie suwerenności z państwem, mówimy, że suwerenem jest państwo. Były też takie koncepcje, jak chociażby koncepcja Kelsena, który twierdził, że suwerenem jest prawo. No ale my tutaj, nasza konstytucja wyraźnie nawiązuje do pojęcia narodu jako wspólnoty politycznej. Na koniec jeszcze jedna kwestia, mianowicie, albo może dwie kwestie jeszcze. Zaraz to sobie musimy tylko konstytucję. Pamiętajcie Państwo o tym, że konstytucja może też posługiwać się pojęciem narodu w nieco odmiennym rozumieniu. I z takim rozumieniem mamy do czynienia w artykule 6. Mianowicie tutaj, gdzie jest mowa o tym, o udostępnieniu dóbr kultury będących źródłem tożsamości narodu polskiego, wyraźnie jest mowa o narodzie w znaczeniu etnicznym. Tutaj chodzi o dobra kultury, o wytwory tych dóbr kultury, które wiążą się z historią narodu polskiego, również na przykład na ziemiach, które obecnie nie wchodzą w skład państwa polskiego. Więc tu nieprzypadkowo w artykule 6 ustrojodawca używa pojęcia narodu polskiego, narodu polskiego, tego sformułowania z małej litery. Nie ma tutaj na myśli tego narodu z artykułu 4 jako wspólnoty politycznej wszystkich obywateli. Druga kwestia, ważniejsza, znaczy może nie ważniejsza, ale taka, no, z punktu widzenia pewnych
klasyfikacji konstytucyjnych istotna, to jest taka, że trzeba odróżniać suwerenność narodu, o której mowa w artykule 4, od suwerenności państwa. Kategoria suwerenności państwa wiąże się przede wszystkim z podmiotowością państwa polskiego na arenie międzynarodowej. O suwerenności państwa my mówimy przede wszystkim w prawie międzynarodowym. Suwerenność państwa oznacza, że państwo polskie, w przypadku państwa polskiego, jest podmiotem władzy, jest źródłem władzy podejmowania stosunków władczych na arenie międzynarodowej. Coś tam się tu nie chce. Przy czym tu teoretycznie i pierwotnie też możemy tak powiedzieć, że przypisanie państwu cechy suwerenności oznacza, że po pierwsze ono ma nieograniczoną władzę na gruncie prawa międzynarodowego w tym sensie, że jemu nie można nic narzucić, bo ono jest suwerenne i że państwo może samodzielnie podejmować różnego rodzaju akty woli na arenie prawa międzynarodowego, zawierać umowy, przystępować do sojuszy, i tak dalej. My pojęciem suwerenności państwa nie będziemy się jakoś szczegółowo zajmować, bo to jest domena prawa międzynarodowego. No, warto jednak zaznaczyć tylko tyle, że to pojęcie suwerenności państwa współcześnie jest dużo bardziej skomplikowane i trudniej jest je zdefiniować. Dlaczego? Dlatego, że ze względu na procesy integracji między państwami, procesy globalizacji, szczególnie w przypadku państw, które należą do Unii Europejskiej, no widoczne jest, że ta zasada, która mówi, że państwo jest suwerenne, to znaczy, że ono może swobodnie podejmować wszelkiego rodzaju rozstrzygnięcia faktyczne i prawne na arenie międzynarodowej, że tego typu podejście, no jest takie podejście trochę kontrfaktyczne. Czy nie ma w tej chwili takiego państwa, które w ten sposób mogłoby funkcjonować, a w przypadku państw, które wchodzą w skład takich organizacji ponadnarodowych jak Unia Europejska, ograniczenia suwerenności są bardzo daleko idące. Przy czym i stąd problem z tą suwerennością państwa, to znaczy my się cały czas zastanawiamy, na czym polega suwerenność państwa, jakiego typu ograniczenia państwo może przyjąć, żeby mogło jeszcze dalej twierdzić, że jest państwem suwerennym. Konstrukcja naszej konstytucji, jeżeli chodzi o suwerenność państwa, o to, czy państwo może ograniczać swoje funkcjonowanie na arenie międzynarodowej, może podejmować pewne zobowiązania, które nakładają ograniczenia na państwo polskie. Ta konstrukcja opiera się na tych przepisach, które dotyczą umów międzynarodowych, czyli artykuł 89 i następne. I w tym przepisie, który mówi o przekazaniu kompetencji, artykuł 90. W szczególności ten artykuł 90, jak się czyta, to należy dojść do wniosku, że jeżeli chodzi o suwerenność państwa, to polski ustrojodawca przyjmuje takie oto założenie, że państwo jest suwerenne w tym znaczeniu, że ono jest źródłem wszelkiego rodzaju decyzji co do tego, czy będzie się wiązać na arenie międzynarodowej jakimiś zobowiązaniami, czy nie. Państwo może tak dalece wiązać się na arenie międzynarodowej, że konstytucja w artykule 90 przewiduje przekazanie kompetencji. Czyli może być aż tak daleko pójść ograniczenie suwerenności, że państwo polskie przekaże kompetencje swoich organów organom międzynarodowym lub ponadnarodowym. Oczywiście to nie jest tak, że tylko i wyłącznie funkcjonowanie w ramach Unii Europejskiej wiąże się z takim przekazaniem kompetencji, bo są również inne sytuacje, na przykład
funkcjonowanie, na przykład Polska przekazała niektóre kompetencje z zakresu władzy sądowniczej Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu. I to też, jest przekazanie kompetencji w rozumieniu artykułu 90. Natomiast i teraz to ta konstrukcja przekazania kompetencji opiera się na takim założeniu, że państwo jako podmiot władzy suwerennej na arenie prawa międzynarodowego dobrowolnie przekazuje kompetencje i to musi być dobrowolnie, bo wtedy tylko to przekazanie nie narusza zasady suwerenności. I założenie jest takie, że te podmioty międzynarodowe, wszystko jedno, czy to będzie Unia Europejska, czy to będzie Międzynarodowy Trybunał Karny, one sprawują władzę publiczną tylko dlatego, że państwo im te kompetencje przekazało. Czyli one, te podmioty ponadnarodowe, mają jako takie kompetencje wtórne. Pierwotna kompetencja należy do państw. No i założenie też jest takie, że państwo może, teoretycznie, bo w praktyce to bardzo byłoby skomplikowane, państwo może te kompetencje przejąć z powrotem, że to od suwerennego państwa zależy, czy ono te kompetencje dalej będzie uznawało za przekazane, czy też z pewnych względów uzna, że należy te kompetencje przejąć z powrotem. I teoretycznie tak rozumiane przekazanie kompetencji nie kłóci się z zasadą suwerenności państwa. Państwo ze względu z różnych powodów dobrowolnie przekazuje kompetencje. Podmioty ponadnarodowe wykonują te kompetencje, ale to jest ich kompetencja, można tak powiedzieć, wtórna, bo źródłem władzy publicznej w przypadku tych podmiotów jest właśnie ten akt przekazania i państwo może te kompetencje z powrotem zabrać. Kwestią sporną na gruncie artykułu 90 jest to, są te dwa ostatnie słowa, które są użyte w ustępie pierwszym, że to mogą być kompetencje w niektórych sprawach. No, pojawia się pytanie, bo to oznacza, że państwo nie może przekazać po pierwsze wszystkich swoich kompetencji, po drugie na pewno jest tak, że państwo nie może przekazać kompetencji na przykład danego rodzaju władzy publicznej w całości. Na przykład gdyby było tak, że Polska by przekazała wszystkie kompetencje Trybunału Stanu albo Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny jest tu lepszym przykładem. Na przykład Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No to by nastąpiło przekazanie pewnego rodzaju kompetencji w całości i tu powstałaby wątpliwość, czy nie jest naruszony ten zakaz, ten nakaz przekazywania tylko w niektórych sprawach. No ale weźmy inny przykład, weźmy kompetencje władzy ustawodawczej. Możemy, literalnie czytając artykuł 90, możemy powiedzieć ustęp pierwszy, że w zakresie władzy ustawodawczej Polska przekazała kompetencje w niektórych sprawach Unii Europejskiej, ponieważ ustawa Unia Europejska może stanowić prawo w formie dyrektyw, w formie rozporządzeń bezpośrednio obowiązujące na terytorium państwa polskiego. Wtedy organ, który stanowi to prawo, to jest organ Unii Europejskiej, ono obowiązuje na terytorium Polski na zasadzie przekazania. Ale w tej chwili z takich szacunkowych badań prowadzonych na terenie państw Unii Europejskiej wynika, że około 80% całej działalności legislacyjnej to jest albo bezpośrednia działalność organów Unii Europejskiej, albo są to akty prawne Unii, które muszą być następnie tylko implementowane przez parlamenty krajowe. Więc można sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście w tej chwili jest tak, że w ramach władzy ustawodawczej byśmy przekazali kompetencje w niektórych sprawach, czy raczej nastąpiło już pewne odwrócenie polegające na tym, że ten zasadniczy ciężar legislacji spoczywa na organach Unii Europejskiej, a polskie organy, w szczególności parlament, wykonują działania legislacyjne tylko w niektórych sprawach. Więc to jest oczywiście kwestia sporna. Sporną jest też kwestia, czy i na jakich zasadach można byłoby te kompetencje z powrotem przejąć.
Sporną jest też kwestia, co się dzieje w sytuacji, kiedy na przykład organy Unii Europejskiej zaczęłyby stanowić prawo nie w obszarach kompetencji przekazanych, tylko w takich, które są zastrzeżone dla państwa polskiego. No, były takie orzeczenia niektórych sądów konstytucyjnych, na przykład niemieckiego sądu konstytucyjnego, że organy Unii Europejskiej nie mogą wkraczać w obszary kompetencji nieprzekazanych, bo to byłoby tak zwane działanie ultra vires i należałoby przyjąć, że takie akty prawne Unii są na terenie państwa członkowskiego, załóżmy, nieważne. Więc można powiedzieć tak, że tutaj pojawia się cała gama problemów związanych z tym, że teoretycznie mamy do czynienia z konstrukcją taką, że suwerenem są państwa członkowskie, suwerennymi są państwa członkowskie, one przekazują część swoich kompetencji. Organizacje ponadnarodowe, takie jak Unia Europejska, ale oczywiście Unia jest tylko jednym z przykładów takiej może być najbardziej zaawansowanej integracji. Każdy te organizacje działają na podstawie kompetencji przekazanych. Unia Europejska nie ma żadnego źródła własnej suwerenności. Nie ma narodu europejskiego jako takiego suwerena, o jakim mówimy w artykule 4 Konstytucji. Więc Unia działa tylko na podstawie państw, na podstawie kompetencji przekazanych. Kompetencja kompetencji. No i w związku z tym można powiedzieć tak, że z punktu widzenia teoretycznego wszystko jest w porządku. Natomiast jak się popatrzy na praktykę funkcjonowania różnych tego typu podmiotów, no w szczególności Unii Europejskiej, to widać wyraźnie, że istnieją całe obszary kompetencji przekazanych, w których suweren de facto już władzy nie sprawuje. Suweren, żeby podjąć jakąś decyzję, musi uzgadniać warunki podjęcia tej decyzji, dopuszczalność tej decyzji z organami na przykład Unii Europejskiej. To z punktu widzenia konstrukcji suwerenności nie budzi, budzi istotne problemy. Stąd są różne teoretyczne konstrukcje przystosowania zasady suwerenności państwa do tego, co się współcześnie dzieje w świecie zglobalizowanym, gdzie następuje bardzo daleko posunięta integracja prawa. Jest na przykład są koncepcje mówiące o tak zwanej suwerenności podzielonej. To głównie w krajach francuskojęzycznych próbuje się konstruować takie konstrukcje suwerenności podzielonej. Są takie konstrukcje, które mówią, że przekazanie kompetencji, czy w ogóle podzielenie, czy można powiedzieć ograniczenie suwerenności jest dopuszczalne wtedy, kiedy nie następuje ingerencja w jądro suwerenności. No, tu jest kłopot z tym, żeby ustalić, co do tego jądra wchodzi, co jest tą istotą suwerenności. Są wreszcie współczesne takie tak zwane koncepcje multikonstytucjonalizmu, które mówią w ten sposób, że konstytucja państw narodowych w takim klasycznym XIX czy XX-wiecznym ujęciu przestaje tak naprawdę działać, że teraz normy konstytucyjne pojawiają się na różnych poziomach porządku prawnego i trzeba stworzyć system multikonstytucyjny taki, w którym nastąpi pewna integracja poszczególnych konstytucji, na przykład w ramach Unii Europejskiej, one muszą spełniać taki sam albo podobny standard, na przykład w zakresie prawa do sądu, praw człowieka, bezpośredniej demokracji i tak dalej. I są też akty prawa ponadnarodowego, które są de facto aktami, są tak naprawdę aktami konstytucyjnymi. Przykładem prawo pierwotne w Unii Europejskiej, czy też Europejska Konwencja Praw Człowieka. Zresztą zwróćcie Państwo uwagę, że na przykład w przypadku Europejskiej Konwencji Praw Człowieka to są takie państwa, które wprowadziły do swojej konstytucji takie przepisy, które mówią, że Europejska Konwencja Praw Człowieka, klasyczna umowa międzynarodowa, ratyfikowana przez państwo, uzyskuje moc norm konstytucyjnych. Tak jest na przykład w Austrii, tak jest w Czechach. Tam wprowadzono specjalne takie reguły konstytucyjne, na mocy których powiedziano, że Europejska Konwencja Praw Człowieka to jest na gruncie Czech czy na gruncie Austrii norma rangi konstytucyjnej. Czyli ona tak naprawdę stała się częścią porządku konstytucyjnego, wewnętrznego porządku konstytucyjnego danego państwa. Ja to tylko o tym mówię Państwu przykładowo po to,
żeby pokazać, że w tej chwili ten problem suwerenności państwa jest dużo trudniejszy do rozwiązania niż problem suwerenności, zdefiniowania niż problem suwerenności narodu. Oczywiście, jeżeli chodzi o problem suwerenności państwa i ograniczania tej suwerenności i z tego, skąd się te trudności biorą, no to tutaj można pokazać na dwie takie kwestie, które są stale dyskutowane. Czy niezależnie od tego, jak byśmy uzasadniali ograniczenie suwerenności państwa, czy to będzie suwerenność podzielona, czy to będzie koncepcja zachowania istoty suwerenności, czy to będą różnego rodzaju teorie multikonstytucjonalizmu, na przykład na terytorium Unii Europejskiej, cały czas takim problemem, z którym trudno sobie poradzić i z którym trudno rozwiązać, jest tak zwany problem deficytu demokracji. No bo z punktu widzenia konstytucji krajowej, przynajmniej na poziomie przepisów, to sytuacja wydaje się dosyć oczywista. To znaczy mamy suwerena, mamy określone reguły sprawowania władzy przez tego suwerena, mamy organ przedstawicielski wybierany w demokratycznych wyborach i on ma legitymację demokratyczną do tego, żeby podejmować określone decyzje władcze. Jak w praktyce on korzysta z tej legitymacji, to jest inna sprawa, no ale teoretycznie to się wszystko da uzasadnić. Natomiast w przypadku takich podmiotów jak Unia Europejska powstaje pytanie, gdzie tkwi demokratyczna legitymacja Unii do podejmowania decyzji. No bo jeżeli to jest legitymacja będąca pochodną przekazania kompetencji, to ona nie jest w pełni demokratyczna, bo Unia sama w sobie nie zawiera organów demokratycznych. Parlament Europejski nie jest przedstawicielem suwerena, bo nie ma narodu europejskiego póki co jeszcze. W związku z powyższym mówi się, że w takim razie istnieje jakiś deficyt demokracji. Stąd na przykład w traktacie lizbońskim jest cały zespół przepisów, który ma wzmocnić parlamenty narodowe i, można tak powiedzieć kolokwialnie, wciągnąć je w pewne procesy decyzyjne podejmowane w Unii Europejskiej po to, żeby ten deficyt demokracji zmniejszyć. Ale generalnie można powiedzieć tak, że integracja na poziomie międzynarodowym, sytuacja, w której państwa suwerenne decydują się na ograniczenie swojej suwerenności państwowej, zawsze wiąże się z problemem, przynajmniej na razie, wiąże się z problemem deficytu demokracji. Z drugiej strony, jakbyśmy popatrzyli na problem demokracji od drugiej strony w przypadku suwerenności państwa, to można powiedzieć tak, że państwa suwerenne decydują się na ograniczenie swojej suwerenności, na przekazywanie kompetencji, na poddanie się jurysdykcji różnego rodzaju organów ponadnarodowych, przede wszystkim z tego powodu, że upatrują w tym szansę na to, że prawa konstytucyjne obywateli tych poszczególnych państw będą lepiej realizowane w sytuacji, kiedy poziom integracji w różnych strukturach ponadnarodowych będzie się zwiększał. I tu nie trzeba daleko szukać, wystarczy taką podstawową wolność wziąć, jak wolność przemieszczania się, czy wolność poruszania się. W ramach Unii Europejskiej mamy teraz układ z Schengen, no więc każdy z Państwa, jak wyjeżdża za granicę do kraju, do któregoś z krajów Unii Europejskiej, w zasadzie nie zauważa, że granice w ogóle przekracza, poza tym, że gdzieś jest tabliczka, prawda, z napisem, że właśnie to jest granica państwa polskiego i tam powiedzmy Czech, czy Niemiec, czy gdziekolwiek indziej. Natomiast, jeżeli ktoś z Państwa wyjedzie chociażby na Ukrainę, no to tam sytuacja już wygląda całkiem inaczej. Z punktu widzenia zagwarantowania realizowania praw, o których mówi polska konstytucja, integracja europejska powoduje, że poziom ochrony tych praw, takich jak prawo do swobodnego przemieszczania się, prawo do wykonywania działalności gospodarczej, wiele innych praw, no, jest realizowane na nieporównywanie większym poziomie niż byłoby to wtedy, gdybyśmy tej integracji nie mieli. No ale coś za coś. Jeżeli się zapewnia swobodę przepływu osób na tak wysokim poziomie, jak w tej chwili jest w Unii Europejskiej, to nie ma innej możliwości, na przykład, niż taka, że w zakresie prawa karnego, tak zwanego byłego trzeciego filara Unii Europejskiej,
państwo musi się zdecydować na ograniczenie kompetencji własnych organów władzy sądowniczej. Musi podjąć ścisłą współpracę z organami ścigania i z organami wymiaru sprawiedliwości innych państw Unii Europejskiej. I teraz na ten problem można popatrzeć z takiego punktu widzenia. Jeżeli chodzi o obywateli Polski, integracja z Unią Europejską niewątpliwie rozszerzyła i to bardzo zakres podstawowych swobód gwarantowanych przez polską konstytucję. Z punktu widzenia organów władzy publicznej, integracja na przykład w zakresie władzy sądowniczej zawęziła kompetencje organów władzy sądowniczej, bo na przykład te organy władzy sądowniczej muszą wykonać europejski nakaz aresztowania w sytuacji, która zostanie wystawiona w Belgii, w Holandii czy w Niemczech. Więc to są dwie strony tego samego medalu i mówię o tym Państwu tylko dlatego, żeby pokazać, że to jest z jednej strony proces nieunikniony, to znaczy my nie możemy w tej chwili powiedzieć tak, że ze względu na to, że chcemy wzmocnić własną suwerenność, to będziemy ograniczać uczestnictwo Polski w różnego rodzaju układach, umowach, porozumieniach międzynarodowych. No bo jeżeli na to się zdecydujemy, no to wtedy trzeba też powiedzieć od razu otwarcie, że to doprowadzi do ograniczenia wolności praw konstytucyjnych, możliwości korzystania z praw konstytucyjnych przez wielu obywateli. No, trzeba też pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że ta sytuacja, w której Polska decyduje się jako państwo suwerenne na ograniczenie własnych kompetencji, na przekazanie tych kompetencji, na ograniczenie tej suwerenności, chociaż niektórzy mówią, że to jest jakieś wewnętrzna sprzeczność sama w sobie, że nie można mówić o suwerenności, o jej ograniczeniu, bo w istocie suwerenność ma się nieograniczony charakter, ale pomijając tego typu zastrzeżenia, że to wszystko rzutuje w bardzo istotny sposób na sytuację pojedynczych obywateli. Dlaczego? Dlatego, że obywatele teraz polscy, kiedy podejmują pewne swoje życiowe plany, zamierzenia realizują, no muszą się liczyć z tym, że ich sytuacja prawna jest kształtowana nie tylko przez polskie akty prawne. I to oczywiście czasami oznacza korzystną dla nich sytuację, bo na przykład, nie wiem, mogą się powołać na Europejską Konwencję Praw Człowieka, ale czasami trzeba pamiętać o tym, nie liczenie się z tym, że obowiązuje mnie, chociaż jestem obywatelem Polski, jakieś prawo obce, no czasami bardzo boleśnie dotyka obywateli. Ten poziom integracji jest tutaj istotny i trzeba pamiętać o tym, że odwołując się do suwerenności, że nie zawsze ta zasada suwerenności narodu i tego, że ten porządek prawny w Polsce wynika z tej suwerenności, nie zawsze to będzie mnie chronić. Podam Państwu takie dwa przykłady. Pierwszy przykład, bardzo w tej chwili medialnie nagłośniony, księdza, który jest oskarżony o pedofilię, zarzuty są ustawiane w Ekwadorze. To bardzo ściśle wiąże się z problematyką suwerenności. Mianowicie wiąże się w ten sposób, że w tej chwili Prokuratura Generalna Ekwadoru przekazała dokumenty do Polski i złożyła wniosek o ekstradycję tegoż księdza do Ekwadoru, bo tam chce go postawić przed sądem i przeprowadzić postępowanie karne. Otóż z góry można powiedzieć, że taki wniosek nie zostanie uwzględniony, dlatego że artykuł 55 Konstytucji wyklucza ekstradycję obywatela polskiego poza pewnymi ściśle określonymi wyjątkami. W tym wypadku byłaby dopuszczalna, gdyby była umowa ekstradycyjna. Z Ekwadorem takiej umowy nie mamy. Zakaz ekstradycji obywatela polskiego, czyli zakaz wydawania własnego obywatela państwu obcemu w celu, można powiedzieć, pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej, jest ściśle związany z pojęciem suwerenności. Państwo suwerenne nie wydaje własnych obywateli. To jest kluczowa kwestia. Jeżeli należysz do wspólnoty politycznej i masz być pociągnięty do odpowiedzialności karnej, to możesz być pociągnięty tylko na zasadach i w trybie przewidzianym przez tą wspólnotę polityczną. Są takie państwa, które w ogóle nie przewidują możliwości ekstradycji. O ile pamiętam, Izrael jest takim państwem, gdzie w ogóle jest zakazana ekstradycja w jakiejkolwiek sytuacji. Jeżeli jednak ten suweren, o którym mówimy, ograniczyłby swoją suwerenność w ten sposób, że zawarłby umowy ekstradycyjne,
na przykład taką umowę ekstradycyjną mam ze Stanami Zjednoczonymi, no to oczywiście wtedy taki wniosek ekstradycyjny mógłby zostać uwzględniony i można byłoby wydać obywatela innemu państwu. Czyli zasada, że za ewentualne naruszenia prawa odpowiadasz wyłącznie jako obywatel wspólnoty politycznej przed własnym suwerenem, tak w cudzysłowie mówiąc, nie obowiązuje, nie, to nie jest zasada absolutna. No, żeby przywołać jakiś przykład bardziej taki, możemy powiedzieć, prozaiczny, który się zdarza częściej niż ta sytuacja taka spektakularna. Polska w związku z tym, że jest w Unii Europejskiej, że obowiązuje Europejska Konwencja Praw Człowieka, że integruje się na różnych poziomach z różnymi państwami, podpisała taką konwencję, już pamiętam tytułu tej konwencji, dotyczącą ochrony praw dziecka. I ta konwencja przewiduje między innymi taki mechanizm, że jeżeli, załóżmy, taki przykład weźmy, obywatelka Polski wyjdzie za mąż, za, nie wiem, Kanadyjczyka załóżmy, bo Kanada, o ile pamiętam, też jest stroną tej konwencji, to wtedy, żeby na przykład mogła z własnym dzieckiem wyjechać na terytorium Polski, wrócić do kraju, oczywiście jeżeli to jest nie taki jakiś turystyczny wyjazd, tylko ona zabiera to dziecko, bo to są najczęstsze sytuacje, prawda? Okazuje się po paru latach, że Kanadyjczyk nie jest tak fantastyczny, jak to się miało na początku wydawać, no i kobieta postanawia wyjechać, pojedzie, zamieszka u swojej mamy, a potem się zastanowi nad rozwodem. Że ta konwencja działa w ten sposób, że jeżeli ona wyjedzie z Kanady, z terytorium państwa, na którym aktualnie zamieszkuje z tym dzieckiem, bez zgody tego męża i władz kanadyjskich, i te władze uznają, że to dziecko zostało tak naprawdę uprowadzone, a uprowadzenie polega na tym, że małżonek nie wyraził zgody na wyjazd, to potem procedura polega w zasadzie na tym, że automatycznie polskie sądy powinny orzec wydalenie tego dziecka na terytorium Kanady, niezależnie od tego, jak matka będzie protestować. Oczywiście są tutaj, można się powoływać na kodeks rodzinny i na tak zwane dobro dziecka, ale ono wtedy działa w bardzo ograniczonym zakresie. I teraz powołanie się na przykład na to, że dziecko jest obywatelem Polski, matka jest obywatelką Polską, że w takim razie oni chcą, żeby wszystkie problemy prawne były rozstrzygane w Polsce, bo przynależą do wspólnoty politycznej obywateli polskich i suweren powinni to zagwarantować, nie zawsze to działa. Podsumowując ten wątek, ta suwerenność państwa, pamiętajcie Państwo o tym, jest czymś innym, to jest rodzajowo inne pojęcie niż suwerenność narodu. Można tak powiedzieć, że ona jest w stosunku do suwerenności narodu pojęciem pochodnym, bo najpierw naród tworzy państwo, a potem to państwo dopiero uzyskuje suwerenność. Suwerenność państwa w tej chwili, jej zdefiniowanie i powiedzenie, na czym ewentualnie może polegać ograniczenie suwerenności, jest kwestią no, dużo bardziej w tej chwili skomplikowaną niż rozważanie o suwerenności narodu i jej ograniczeniu. Na tym kończymy problematykę związaną z suwerennością, ale będziemy jeszcze pozostawać w obrębie artykułu 4 Konstytucji, dlatego że jak Państwo zerkniecie do tego artykułu 4, to tam oprócz tego, że w ustępie 1 wyrażona jest zasada suwerenności narodu, w ustępie 2 wskazane są formy wykonywania władzy suwerennej. I te formy wykonywania władzy suwerennej są dwie. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. No, tu oczywiście pojawia się od razu pierwsze pytanie, czyli formy demokracji pośredniej i bezpośredniej. Czy to wyliczenie, że najpierw jest wskazana forma demokracji przedstawicielskiej, a następnie bezpośredniej, czy to ma jakieś znaczenie, czy to na przykład oznacza, że demokracja przedstawicielska jest demokracją, powiedzmy sobie, taką no, bardziej legitymowaną na gruncie konstytucji niż demokracja bezpośrednia. Nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę, ale teraz przy okazji referendum w Warszawie niektórzy politycy taką konsekwencję z artykułu 4 ust. 2 wyciągają. Czy mówili na przykład w ten sposób, że nie należy iść na referendum w Warszawie, ponieważ to jest takie referendum trochę przeciwko przedstawicielom. Zresztą w tej chwili projekt ustawy ograniczającej prawo do zwoływania referendów lokalnych trochę się opiera na takim założeniu, że jeżeli wybierze się demokratycznie
legitymowanych przedstawicieli, na przykład w wyborach do parlamentu, sejmu, czy wyborach do rady gminy, to nie można wprowadzać ustawy, która w dosyć prosty i łatwy sposób, w drodze referendum, pozwala ich odwołać, bo to wtedy będzie zaprzeczenie demokracji pośredniej, a demokracja pośrednia jest przecież na pierwszym miejscu wymieniona w Konstytucji. No, czy rzeczywiście tak jest, czy tutaj to wyliczenie ma jakieś konsekwencje prawne, to o tym sobie powiemy, wrócimy do tego pytania wtedy, kiedy będziemy się zajmować porównywaniem na samym końcu, można powiedzieć, tego wykładu, czy przyszłego wykładu, porównywaniem obu form sprawowania władzy publicznej. Na razie na początek zajmiemy się demokracją bezpośrednią, pomimo tego, że to wyliczenie jest tutaj inaczej skonstruowane. Demokracja bezpośrednia, artykuł 4 ust. 2, mówiąc o tym, że naród sprawuje władzę bezpośrednio, nie określa form sprawowania tej władzy, no ale Państwo to wiecie na pewno, że podstawową formą demokracji bezpośredniej jest referendum. I Konstytucja Polska przewiduje 4 rodzaje referendum. Referendum z artykułu 125, to, które ma rozstrzygać istotne sprawy z punktu widzenia państwa. Referendum z artykułu 90 ust. 3 Konstytucji, które można wyrazić zgodę na przekazanie kompetencji organom lub organizacjom ponadnarodowym, to jest ta kwestia, o której przed chwilą mówiliśmy, wtedy, kiedy Polska decyduje się na przekazanie kompetencji organów krajowych, własnych, organowi ponadnarodowemu, wtedy artykuł 93. Referendum z artykułu 235 ust. 6 Konstytucji, czyli referendum dotyczące zmian Konstytucji. I wreszcie tak zwane referendum lokalne, które mamy w artykule 170. Czyli mamy 4 różne referenda. Tutaj wyróżnienie tych 4 rodzajów referendów odbywa się ze względu na przedmiot referendum. W każdym przypadku inaczej został przez Konstytucję określony przedmiot tego referendum. Kluczowe znaczenie, takie podstawowe znaczenie, ma artykuł 125 mówiący o referendum w przypadku spraw o szczególnym znaczeniu dla państwa. My nie będziemy szczegółowo omawiać tych poszczególnych rodzajów referendów, nie będziemy też omawiać trybu ich przeprowadzania jakoś szczegółowo, bo zakładam, że to jest problematyka ćwiczeń. Ja chciałbym zwrócić Państwa uwagę tylko na kilka kwestii związanych z tymi poszczególnymi rodzajami referendów. Zacznijmy może od tego artykułu 125. To jest, można tak powiedzieć, taki typ podstawowy referendum, który jest przewidziany w Konstytucji. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na 2 kwestie. Po pierwsze, ta kategoria w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. Oczywiście trudno jest precyzyjnie zdefiniować, co to znaczy, że jakaś sprawa ma szczególne znaczenie dla państwa. Tu raczej należałoby powiedzieć, można by taką posługiwać się tym przepisem od strony takiej negatywnej, to znaczy można na podstawie tego przepisu wskazać, jakie sprawy z pewnością nie mają szczególnego znaczenia dla państwa. No po pierwsze sprawy lokalne. Jeżeli jakaś sprawa ma charakter czysto lokalny, niewątpliwie nie może być przedmiotem referendum z artykułu 125. Czy można byłoby wskazać jakieś sprawy o szczególnym znaczeniu dla państwa, takie, które albo w ogóle nie mają znaczenia dla państwa, albo mają znaczenie, ale nie o charakterze szczególnym. No tu pewnie byłoby dużo trudniej, tu trzeba byłoby już kazuistycznie rozstrzygać, ale na przykład można powiedzieć, że na gruncie artykułu 125 niedozwolone byłoby przeprowadzenie referendum na temat tego, kto ma być trenerem reprezentacji Polski w piłce nożnej. A że to nie jest sprawa o istotnym znaczeniu dla państwa, chociaż dla niektórych być może jest to sprawa jakaś kluczowa i życiowa, kto będzie tym trenerem i
pod wodzą którego trenera polska reprezentacja będzie odpadać w kolejnych rozgrywkach. Niemniej to niewątpliwie nie jest sprawa. Jeżeli weźmiemy z tego punktu widzenia referendum, które ma być przeprowadzane niebawem na przykład na temat tego, czy sześciolatki mają pójść do szkoły, czy siedmiolatki, czy też być może także i siedmiolatki, i sześciolatki, no to z wielu punktów widzenia to jest sprawa kluczowa, jest sprawa o istotnym znaczeniu dla państwa. Po pierwsze, jest to sprawa istotna z punktu widzenia wykonywania władzy rodzicielskiej, bo na rodziców się i na dzieci się nakłada obowiązek szkolny. Po drugie, ta sprawa ma no, bardzo daleko idące konotacje takie gospodarcze, ZUS-owskie i inne. I niewątpliwie, gdyby ktoś próbował powiedzieć, że nie przeprowadzi referendum bo w sprawie wieku szkolnego, bo to nie jest istotna sprawa dla państwa, to niewątpliwie to był pogląd nieuzasadniony. Natomiast, no więc tutaj jest zawsze kwestia interpretacji i raczej interpretujemy ten przepis a contrario i w konkretnej sprawie to dopiero musimy rozstrzygnąć, czy coś ma, czy nie ma. Natomiast kluczowe znaczenie ma tutaj artykuł 125 ustęp 2. Dlaczego? Dlatego, że konstrukcja, cały pomysł na referendum jest tak w Konstytucji przeprowadzony, że interpretacji tego ustępu pierwszego dokonuje albo Sejm, albo Senat. Czyli można powiedzieć w ten sposób, że o tym, czy ta forma demokracji bezpośredniej, jaką jest referendum, zostanie uruchomiona, o tym będzie decydować albo pierwsza izba parlamentu, albo druga izba wtedy, kiedy wystąpi o to prezydent, kiedy prezydent zdecyduje o przeprowadzeniu referendum. Sejm lub prezydent za zgodą Senatu. No ta zgoda Senatu jest tutaj kluczowa. I teraz o tym należy pamiętać, dlatego że wracając do tego pierwszego pytania, czy ważniejsze jest, czy bardziej legitymowana jest demokracja pośrednia, czy bezpośrednia, no to tutaj już możemy po części na to pytanie odpowiedzieć. Na gruncie artykułu 125, czyli tego, który wprowadza referendum, ustrojodawca wskazuje, że jednak podstawową formą sprawowania władzy przez naród jest demokracja przedstawicielska. Dlaczego? Ano dlatego, że o tak kluczowej kwestii, jak przeprowadzenie referendum, decyduje jedna z dwóch izb parlamentu. Zwróćcie Państwo uwagę, że tutaj w artykule 125 ustęp 2 nie ma żadnych warunków materialno-prawnych, w oparciu o które Sejm miałby podejmować decyzję o przeprowadzeniu referendum lub Senat miałby wyrażać zgodę na przeprowadzenie referendum zarządzone przez prezydenta. Jedyny warunek jest formalno-prawny, podwyższający większość, którą pierwsza bądź druga izba ma podjąć decyzję. Warunków materialno-prawnych nie ma. W związku z tym, jak teraz na przykład toczą się takie dyskusje, że zebrano milion podpisów w stosunku do w przypadku tego referendum o wieku 6 lat, że w przypadku wieku emerytalnego, kiedy Solidarność zainicjowała referendum, tam miało być, to jest referendum, które tak naprawdę będzie głównie państwa dotyczyć, podwyższony wiek emerytalny, zresztą wydaje się z wszystkich prognoz gospodarczych, że jak państwo będziecie chodzić na emeryturę, to będzie dużo wyższy wiek niż 67 lat. Ale tam również padał taki argument, że zostało zebranych 2 miliony głosów popierających przeprowadzenie referendum. Otóż zwróćcie Państwo uwagę, że z czysto prawnego punktu widzenia to tego typu argumenty w ogóle nie mają znaczenia. Nawet gdyby zostało zebrane 14 milionów głosów popierających referendum w jakiejś sprawie, to i tak dyskrecjonalną władzę w zakresie decyzji o przeprowadzeniu referendum ma Sejm, bądź jeżeli referendum byłoby zarządzone przez prezydenta, Senat, który wyraża na to referendum zgodę. Oczywiście inaczej to wygląda z punktu widzenia politycznego, bo można powiedzieć tak, że no, przedstawiciele narodu powinni się liczyć z tym, co ten naród, że tak powiem, w danym akurat wypadku chce i że tutaj czym innym są sondaże wyborcze, a czym innym są głosy popierające i to formalnie popierające przeprowadzenie referendum.
że w państwie demokratycznym powinno się uwzględniać takie, takie głosy i przeprowadzać referendum, jeżeli obywatele sobie tego życzą. Niemniej, z formalnego punktu widzenia, artykuł 125 ust. 2 daje nam odpowiedź na ten dylemat, który jest sformułowany w artykule 4 ust. 2 i wskazuje, że to wymienienie przez ustrojodawcę najpierw demokracji przedstawicielskiej, a w dalszej kolejności demokracji bezpośredniej, no nie było całkowicie takie, można powiedzieć, przypadkowe. Że tu wyraźnie konstytucja na gruncie artykułu 125 rozstrzyga to w taki sposób, że o tym, czy można skorzystać z form demokracji bezpośredniej, czy nie, decyduje organ przedstawicielski. Tak to jest skonstruowane. Zwróćcie Państwo uwagę, że wcale konstytucja nie musiała takiego rozwiązania wprowadzać. Mogła na przykład wprowadzić takie rozwiązanie, że jeżeli zbierze się określoną liczbę podpisów, na przykład popierających przeprowadzenie referendum, to organy władzy państwowej mają obowiązek przeprowadzić tego referendum. Takie rozwiązania są w niektórych państwach znane i wtedy referendum zależy wyłącznie od woli obywateli. W Polsce konstytucja takiego rozwiązania nie przyjęła. Powiedziała, owszem, referendum jest istotną formą demokracji bezpośredniej, ale o tym, czy z tej demokracji się korzysta, ja oczywiście może trochę upraszczam, ale no, do tego to się sprowadza, o tym, czy z tej formy demokracji się korzysta, czy nie, decydują nie sami obywatele, tylko decydują wybrani przez nich przedstawiciele, albo posłowie, albo senatorowie. I jak Państwo popatrzycie na konstrukcję tych innych rodzajów referendów, do których za chwilę przejdziemy, to ona jest podobna. I to jest pierwsza sprawa, na którą chciałem zwrócić Państwa uwagę, jeżeli chodzi o referendum. A druga sprawa, na którą chciałem zwrócić Państwa uwagę, to jest kwestia przedmiotu referendum. Otóż to jest szczególnie istotna sprawa, mianowicie co jest przedmiotem referendum. Dlaczego? Dlatego, że można przedmiot referendum określić w taki sposób, że de facto uniemożliwia on realizację dyspozycji z artykułu 4 ust. 2. To znaczy, będzie bardzo trudno odpowiedzieć na pytanie, jakiego rodzaju wolę wyraził naród w drodze referendum. Ja tu zawsze podaję taki przykład, no już dla mnie to jest oczywiście przykład tak z autopsji, dla Państwa to już jest głęboka historia. W roku 1987, pamiętam, 1987, odbyło się takie referendum dotyczące reform gospodarczych. Z WOS-u powinniście Państwo może trochę kojarzyć. To była taka sytuacja, że w Polsce już gospodarczo się wszystko rozlatywało. To jest taka a propos trochę tego, no, czym się zajmował premier Mazowiecki, jak został premierem. Na półkach był w zasadzie tylko ocet, na stacjach benzynowych nie było benzyny, stało się dokładnie w kolejce i tak dalej. No i w sytuacji już takiego kompletnego rozpadu gospodarczego wczesna ekipa rządząca generała Jaruzelskiego wymyśliła, że przeprowadzi referendum, które miało jakby trochę załagodzić sytuację społeczną. Przewidywano pewne takie reformy liberalizujące rynek i funkcjonowanie gospodarki, która funkcjonowała po stanie wojennym w takim trybie wojskowo-nakazowym i postanowiono przeprowadzić referendum. I zadano takie pytanie w tym referendum, już dokładnie tego pytania nie pamiętam, ale mniej więcej brzmiało tak, czy jesteś za przeprowadzeniem reform gospodarczych, czy też nie? No i oczywiście, jeżeli się tak zada pytanie, to ono jest kompletnie bez sensu, dlatego że ono nic nie rozstrzyga. Bo nie wiadomo, co to mają być za reformy. Nie wiadomo, czy reformy gospodarcze na przykład mają polegać na podwyższeniu podatku, czy na obniżeniu podatku. Czy reformy gospodarcze mają polegać na przykład prywatyzacji, czy też nie. Nic nie wiadomo. Oczywiście wtedy to referendum o tyle, można powiedzieć, tak się rozgrywało na innych trochę płaszczyznach, dlatego że Solidarność, która była jeszcze wtedy zdelegalizowana, uznała, że to jest referendum, że kto nie idzie do referendum, popiera opozycję wtedy jeszcze poza ustrojową, a ten, kto idzie do referendum, popiera władzę komunistyczną. No nie na tym polegało to referendum. Ale z punktu widzenia przedmiotu tego referendum, ono było po prostu nierozstrzygające. To znaczy, jeżeli się tak sformułuje referendum, to można sobie zadać pytanie, czy Sąd Najwyższy, rozstrzygający o ważności referendum na mocy ust. 4,
nie powinien tego referendum unieważnić. To znaczy, czy jeżeli jest tak, że władza zdecyduje, władz Sejmu, prezydent za zgodą Senatu, o przeprowadzeniu referendum i określi jego przedmiot w taki sposób, że nie wiadomo, co oznacza rozstrzygnięcie w tym referendum, to czy takie referendum posiada cechy ważności? No bo oczywiście, jak robimy referendum pod tytułem, czy jesteś za wprowadzeniem kary śmierci, czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego do lat 69, czy jesteś za obniżeniem wieku emerytalnego do lat 50. To są pytania, na które można jednoznacznie odpowiedzieć. Natomiast kluczową sprawą przy przeprowadzeniu referendum jest takie zdefiniowanie pytania, żeby później można było zinterpretować jego wynik w sposób prawnie wiążący. No bo zakładamy, że tu nie chodzi o jakiś plebiscyt, o poznanie nastrojów społecznych, tylko chodzi o to, że później to mają z tego wynikać jakieś konsekwencje prawne. Szczerze mówiąc, nie wiem nawet jak są zdefiniowane, bo wiem, że już są, ale to niestety pewnie nie znajdę tak szybko referendum dotyczące właśnie wieku szkolnego, bo z tego co pamiętam, to tam jest 4 albo 5 pytań sformułowanych i wiem, że przeciwnicy tego referendum właśnie zarzucają mu to, nie znajdę tego tak szybko, że część z tych pytań, które są sformułowane przez inicjatorów referendum, nie nadają się na pytania referendalne z punktu widzenia artykułu 125 Konstytucji. Dlatego, że one nie pozwolą, ale tutaj to nie znajdę, nie pozwolą na jednoznaczne rozstrzygnięcie, nawet jeżeli by, powiedzmy sobie, większość uczestników, które idą do referendum, były za takim lub innym wariantem referendalnym. No i trzecia kwestia, która jest kwestią istotną z punktu widzenia referendum, to jest tak zwany wiążący charakter referendum. Referendum tym się różni od na przykład konsultacji społecznych, od innego rodzaju badań opinii publicznej i tak dalej, że ma mieć wiążący charakter. I w związku z wiążącym charakterem, to oczywiście pierwszą kwestią to jest to, żeby referendum było na tyle jednoznaczne, żeby w ogóle można zinterpretować wynik referendum, bo tylko wtedy może on mieć charakter wiążący. Ale pierwszą kwestią, która wiąże się z instytucją referendum, to jest problem frekwencji. Mianowicie, czy referendum powinno mieć jakiś próg frekwencji, żeby można przyjąć jego wiążący charakter. I tutaj macie Państwo w artykule 125 ust. 3 odpowiedź na to pytanie. Referendum ogólnokrajowe jest wiążące, jeżeli wzięło w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania. Uprawnionymi do głosowania w referendum są ci, którzy mają przyjęte prawo wyborcze w wyborach do Sejmu. Czyli ustrojodawca wprowadza pewien próg frekwencyjny, dlatego że zakłada, że jeżeli to ma być rozstrzygnięcie narodu, jeżeli naród ma się wypowiedzieć w formie bezpośredniej, to nie może być tak, że na przykład do referendum pójdzie, powiedzmy sobie, 1000 osób, z czego 600 będzie za podwyższeniem wieku emerytalnego i to będzie referendum wiążące w skali całego kraju. Wprowadza się wymóg frekwencji. Jeżeli ten wymóg nie zostanie spełniony, referendum nie jest wiążące, czyli ono nie zobowiązuje władz publicznych do niczego. Chociaż zdarzają się takie przypadki, takie przykłady można wskazać, gdzie referenda nie mają wiążącego charakteru. Jeżeli Państwo pamiętacie, nie wiem, czy to pamiętacie, jak uchwalono polską konstytucję, tą z 97 roku, to wtedy też odbywało się referendum. Referendum poprzedzające, czy po uchwaleniu konstytucji odbyło się referendum, które miało zatwierdzić tą konstytucję i tam nie wprowadzono żadnego progu frekwencji, ponieważ obawiano się, że jeżeli zostanie wprowadzony próg frekwencji, to znając aktywność obywatelską Polaków, Polska nigdy nie doczeka się własnej konstytucji, tylko będzie miała zawsze jakiś taki prowizorem konstytucyjny.
tam nie było progu frekwencji. Ja nawet nie pamiętam, jaka była frekwencja wtedy w tym referendum, ale chyba jeszcze biorąc pod uwagę zachęty, w cudzysłowie, niektórych środowisk, to chyba tam nie było tej frekwencji, o której, nie pamiętam jeszcze, ale chyba nie było tej frekwencji, o której mowa w artykule 125 ust. 3 Konstytucji. Ale więc to też jest decyzja zawsze ustrojodawcy, czy ze względu na to, że to ma być wyrażenie woli narodu, wprowadzać jakąś frekwencję i na jakim poziomie taka frekwencja miałaby być wprowadzona. Jeżeli zrobimy tak, że postawimy bardzo wysokie wymagania dotyczące frekwencji, to oczywiście może to spowodować to, że referenda w ogóle nie będą w praktyce się odbywały. Jak Państwo popatrzycie na referenda lokalne do ustawy o samorządzie terytorialnym, tam ten próg frekwencji jest określony nieco inaczej. W każdym razie zawsze jest to istotna decyzja z punktu widzenia przeprowadzenia referendum, więc istotnym jest ten ustęp trzeci, który taki wymóg wprowadza. No i wreszcie przechodzimy do kwestii ostatniej, czyli tego wiążącego wyniku referendum. Oczywiście wynik niewiążący to jest taki, w którym nie ma, tak jak tutaj, nie ma tej odpowiedniej frekwencji. No i wtedy organy władzy publicznej mogą potraktować takie referendum, jeżeli zostanie przeprowadzone, jako pewien sondaż opinii społecznej, tylko tyle. Natomiast jeżeli wynik jest wiążący, no to wtedy sprawa się już komplikuje. Czy jeżeli mamy takie referenda, na przykład jak referendach lokalnych, gdzie się odwołują organy, to sprawa jest prosta, dlatego że wiążący wynik, na przykład referendum za odwołaniem wójta czy burmistrza, oznacza, że jego mandat zostanie wygaszony. Natomiast sprawa jest bardziej skomplikowana, jeżeli mamy do czynienia z takimi pytaniami materialno-prawnymi. Bo na przykład mamy takie referendum, czy jesteś za obniżeniem wieku emerytalnego do lat 60. No i idą wszyscy emeryci do urn, wszyscy pracownicy, którzy są zainteresowani, część studentów, która też stwierdza, że w sumie status emeryta jest takim dosyć przyjemnym statusem i chociaż materialnie być może jest kłopotliwy, ale generalnie biorąc pod uwagę kłopot z rynkiem pracy, warto byłoby taki status mieć. No i na przykład zostaje takie referendum rozstrzygnięte w ten sposób, że poszła wymagana większość, 70% opowiedziało się za obniżeniem. To trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że ten wiążący wynik referendum, o którym mowa w artykule 125 ust. 3, nie oznacza, że referendum samo w sobie jest źródłem prawa. To znaczy, gdyby takie referendum zostało przeprowadzone na przykład w przyszłą niedzielę i obywatele w drodze głosowania by przegłosowali, że należy obniżyć wiek emerytalny, Państwowa Komisja Wyborcza w poniedziałek by ogłosiła wyniki tego referendum, to nie oznacza to, że we wtorek ktoś, kto na przykład skończył 60 lat, mógłby złożyć wniosek o emeryturę i domagać się wydania przez ZUS decyzji emerytalnej, w której stwierdzono by, że on nabył prawo do emerytury. Referendum, nawet wtedy, kiedy jest wiążące, ono nie jest źródłem prawa. Ono wymaga dopiero, przynajmniej to, o którym tutaj mówimy z artykułu 125, ono wymaga podjęcia odpowiednich aktów prawnych, które zrealizują wolę obywateli wyrażoną w drodze referendum. Innymi słowy, jeżeli mówimy, że wynik referendum jest wiążący, to ten wiążący charakter referendum dotyczy przede wszystkim organów władzy publicznej. Po takim referendum w zakresie wieku emerytalnego obowiązkiem rządu byłoby przygotowanie ustawy zmieniającej wiek emerytalny, złożenie projektu ustawy do Sejmu, a obowiązkiem Sejmu byłoby uchwalenie takiej ustawy, obowiązkiem prezydenta byłoby jej podpisanie i ogłoszenie i wtedy dopiero, kiedy taka ustawa ukazałaby się w Dzienniku Ustaw, można byłoby mówić, że do polskiego porządku prawnego została wprowadzona norma prawna, która, można tak powiedzieć, konsumuje rozstrzygnięcie podjęte w drodze referendum. Zwracam Państwa uwagę na to dlatego, że czasami pojawiają się takie kazusy na egzaminie, właśnie dotyczące referendów, gdzie jest podany jakiś tam przykład referendum, które tak czy inaczej zostało rozstrzygnięte, a potem jest podany na przykład opisany jakiś spór sądowy dotyczący na przykład wieku emerytalnego,
określonych kar przewidzianych przez kodeks karny. No i trzeba, rozwiązując ten kazus, trzeba ustalić, kiedy, w jakim momencie do porządku prawnego weszła norma prawna, która jest efektem tegoż referendum. I o tym Państwo pamiętajcie, że wiążący wynik referendum, o którym mowa w artykule 125 ustęp 3, nie oznacza, że wraz z rozstrzygnięciem podjętym w drodze referendum zmienia się system prawny. System prawny zmieni się dopiero wtedy, kiedy zostaną podjęte odpowiednie akty, o których mowa w artykule 87 ustęp 1 Konstytucji. Oczywiście trzeba też pamiętać o tym, że czasami to sformułowanie, że wynik referendum jest wiążący, może oznaczać długofalowe działania organów władzy publicznej. Załóżmy, weźmy to referendum dotyczące 6-latków. O ile pamiętam, nie mogę tego znaleźć, ale pamiętam, to tam jest jedno z takich pytań, czy jesteś za stopniowym zniesieniem gimnazjów i przywróceniem systemu szkolnego sprzed reformy gimnazjalnej, czyli 8 lat szkoła podstawowa, 4 lata liceum, czy tam 5 lat technikum, w każdym razie szkoła średnia po 8-letniej szkole podstawowej. No, akurat mi się wydaje, że pytanie bardzo sensowne, warto byłoby to rozważyć, ale gdyby takie referendum się odbyło i większość obywateli się opowiedziała za tym rozwiązaniem, no to oczywiście nie jest możliwe przeprowadzenie reformy referendalnej w ten sposób, że załóżmy 12 marca odbywa się referendum, a 20 kwietnia zostaje uchwalona ustawa, która znosi gimnazję i przywraca system szkolny 8 plus tam 4 bądź 5 bądź 3. To pewnie odbywałoby się przez kilka lat, więc o tym też Państwo pamiętają. Czyli podsumowując te rozważania dotyczące referendum, pamiętajcie Państwo, że istotne znaczenie ma artykuł, ma ustęp 2 artykuł 125, bo on tak naprawdę mówi nam, jak ustrojodawca widzi relacje między demokracją bezpośrednią a demokracją przedstawicielską. Istotne znaczenie ma określenie samego przedmiotu referendum i istotne znaczenie ma ustęp 3, który stwierdzając czy formułując zasadę wiążącego charakteru referendum zakłada, że związane wynikiem referendum są przede wszystkim organy władzy publicznej, łącznie z Sejmem i Senatem, łącznie z przedstawicielami, natomiast nie referendum nie jest źródłem prawa w Polsce. No i oczywiście na koniec jeszcze można byłoby zadać takie pytanie, czy referendum, jeżeli dotyczyłoby spraw o szczególnym znaczeniu dla państwa, czy referendum, i byłoby to referendum o charakterze ogólnopaństwowym, czy w każdej sprawie można przeprowadzić referendum? No, na to pytanie można odpowiedzieć tak, że nie w każdej. To znaczy referendum oczywiście o tym, jak ma być przeprowadzone, decydują przede wszystkim obywatele, którzy wnioskują. Ostateczną decyzję podejmuje Sejm albo Senat, bo to, czy prezydent, bo to w drodze uchwały Sejmu albo w drodze zarządzenia prezydenta zostaną sformułowane pytania, które będą później na kartach referendalnych. Natomiast oczywiście można powiedzieć tak, że Polska nie może, w Polsce nie mogłoby się odbyć takie referendum, którego przedmiotem w trybie artykułu 125 byłaby na przykład zmiana konstytucji. Albo wynik referendum prowadziłby do takiej sytuacji, że należałoby podjąć rozstrzygnięcia, które byłyby sprzeczne z konstytucją. Takie referendum byłoby niedopuszczalne i wtedy Sąd Najwyższy powinien stwierdzić, że takie referendum jest nieważne z mocy prawa, a nawet gdyby Sąd Najwyższy tego nie zrobił i zaczęto by uchwalać akty prawne w wykonaniu tego referendum sprzeczne z konstytucją, na przykład ustawy, no to wtedy Trybunał Konstytucyjny uznawałby takie ustawy za niezgodne z konstytucją. Przykład, popatrzcie Państwo na artykuł 46, który przewiduje, że przepadek mienia może zostać orzeczony tylko przez sąd. Gdyby przeprowadzono takie referendum, w którym na przykład zadano by takie pytanie, czy jesteś za tym, żeby w przypadku cudzoziemców, którzy popełniają wykroczenia lub przestępstwa na terytorium Rzeczypospolitej, przepadek mienia mógł być orzekany czy stwierdzany przez służby celne. No i takie referendum by się odbyło, 90% obywateli powiedziało, że tak. Następnie zmieniono by odpowiednio ustawę prawo celne, przewidując możliwość orzekania przypadku mienia
przez organy celne, to wtedy Trybunał uznałby taką ustawę za sprzeczną z Konstytucją. To nie może być przedmiotem referendum, bo Konstytucja wyraźnie tą sprawę rozstrzygnęła i w związku z powyższym referendum byłoby w tej sprawie niedopuszczalne. Czyli w drodze referendum w artykule 125 naród wyrażający swoją wolę nie może zmieniać woli ustrojodawcy wyrażonej przy uchwalaniu Konstytucji. Chyba że byłoby to referendum w trybie artykułu 235 ustęp 6 Konstytucji, bo wtedy mamy do czynienia z referendum konstytucyjnym. Tu też zwracam Państwa uwagę, nie będę szczegółowo tego referendum omawiał, bo już przechodzimy do kwestii szczegółowych. Zwracam Państwa uwagę, że po pierwsze to referendum jest ograniczone przedmiotowo. Może odbyć się tylko, jeżeli mamy do czynienia, jeżeli chodzi o zmianę, o przepisy rozdziału 1, 2 i 12. Na tym tle zresztą istnieje pewien spór interpretacyjny w doktrynie, dlatego że jest takie stanowisko, które mówi, takie bardzo, można powiedzieć, rygorystyczne, które mówi tak. Referendum konstytucyjne, czyli referendum dotyczące zmiany konstytucji, w świetle tego przepisu może się odbyć w świetle ustępu 6 i 5, może się odbyć tylko wtedy, jeżeli ktoś przedmiotem referendum uczyniłby przepis konstytucji z rozdziału 1, 2 lub 12. Czyli na przykład, wracamy do tego przykładu z przypadkiem mienia. Ktoś zamierza zorganizować referendum co do zmiany artykułu 46 Konstytucji. Wtedy taka zmiana Konstytucji może być poprzedzona przeprowadzeniem referendum, o którym mowa w artykule 235. I jeżeli byłoby tak, że ktoś chciałby poddać pod referendum na przykład jakiś przepis z rozdziału 8 Konstytucji, to wtedy byłoby to niedopuszczalne. Ale jest też stanowisko przeciwne, które mówi tak, że ten przepis należy odczytywać systemowo. To znaczy, może podam Państwu przykład. Jeżeli by było tak, że ktoś chciałby zorganizować referendum w sprawie na przykład zniesienia artykułu 173 Konstytucji. Artykuł 173 Konstytucji wprowadza zasadę odrębności władzy sądowniczej. Na przykład jest taki ruch, powiedzmy sobie, pokrzywdzonych przez sądy, który mówi tak, że sądy w Polsce są beznadziejne, są największe nakłady w Europie na sądownictwo, sądy działają opieszale, sędziowie wydają błędne wyroki. Źródłem tego wszystkiego jest zasada odrębności sądów, bo gdyby tą zasadę zniesiono, to wtedy na przykład minister sprawiedliwości mógłby uzyskać dużo większe kompetencje w stosunku do sądów i pewnie by te sądy działały lepiej. No i mówi tak, to w takim razie zorganizujmy referendum w sprawie skreślenia z Konstytucji artykułu 173. No, na to ci zwolennicy tego stanowiska, o którym Państwu przed chwilą mówiłem, powiedzą nie, bo artykuł 173 jest rozdziałem 8 Konstytucji. A tu wyraźnie jest powiedziane przepisy rozdziałów 1, 2 lub 12. No, ale na to ktoś może odpowiedzieć w ten sposób. No tak, wprawdzie artykuł 173 jest w rozdziale 8, ale takie referendum, czy jesteś za skreśleniem z Konstytucji zasady odrębności władzy sądowniczej, byłoby de facto referendum nad kształtem artykułu 10 ust. 2 Konstytucji, czyli zasadą podziału władz. Bo gdybyśmy wykreślili z Konstytucji odrębność władzy sądowniczej, to to tak naprawdę oznaczałoby zmianę normatywnej treści artykułu 10 Konstytucji. Artykuł 10 jest rozdziałem 1. Innymi słowy, są zwolennicy takiego poglądu, którzy twierdzą, że tutaj nie chodzi wyłącznie o przepisy rozdziału 1, 2 i 12, że może chodzić o przepisy spoza tych rozdziałów, jeżeli zmiana tych przepisów doprowadziłaby w konsekwencji do zmiany normatywnej treści przepisów z rozdziału 1, 2 lub 12. Podobnie mówią tak, zasada dwuinstancyjności postępowania sądowego jest w artykule 176.
Czyli formalnie, gdybyśmy chcieli przeprowadzić referendum nad zniesieniem zasady dwuinstancyjności postępowania, to takie referendum nie mieści się w zakresie przedmiotowym ustępu 5 artykułu 235. Ale zasada dwuinstancyjności postępowania ma bardzo istotny wpływ na interpretację artykułu 78 Konstytucji, który mówi o prawie do zaskarżania orzeczeń. Inaczej będziemy rozumieć prawo do zaskarżania orzeczeń. Ten przepis, który mówi, każdy ma prawo do zaskarżania orzeczeń wydanych w pierwszej instancji. Inaczej ten przepis od strony gwarancyjnej będzie rozumiany w związku z artykułem 176, nie zrozumiany, a inaczej ten przepis by zmienił swoją treść, gdybyśmy skreślili z Konstytucji artykuł 176. I tu jest kontrowersja, do tej pory w praktyce jeszcze nie było takiego sporu. Niemniej na gruncie teoretycznym toczy się spór na temat tego, jak należy odczytywać ten ustęp 5. Czy odczytywać go dosłownie, czy odczytywać go systemowo tak, żeby uwzględniać cały kontekst wszystkich przepisów konstytucyjnych. I wreszcie ostatnia kwestia, jeżeli chodzi o referenda, to jest referendum z artykułu 90 Konstytucji. Zwróćcie Państwo uwagę, że na gruncie artykułu 90 mamy do czynienia z taką szczególną sytuacją polegającą na tym, że tam, gdzie jest mowa o tym przekazaniu kompetencji, tam, gdzie ma zostać uruchomiony ten tryb wyrażenia zgody na przekazanie kompetencji, to jak Państwo przeczytacie te wszystkie przepisy, ustęp 2, 3, 4, to z nich wynika, że warunki formalne do przekazania kompetencji organom międzynarodowym lub ponadnarodowym są bardziej rygorystyczne niż warunki wskazane w artykule 235 mówiące o zmianie konstytucji. Trudniej w świetle artykułu 90 trudniej jest przekazać kompetencje niż dokonać zmiany konstytucji. No, tu oczywiście pierwszą kwestią, jaka się pojawia, która w ogóle umożliwia rozważanie tego, zastosowania tego przepisu, to jest problem przekazania kompetencji. Czy następuje przekazanie kompetencji, czy też nie następuje przekazanie kompetencji. My nie mamy czasu, żeby szerzej tę kwestię rozważać, ale tu chciałem tylko zwrócić Państwa uwagę na taką jedną ciekawą sprawę, która przed wakacjami została rozstrzygnięta przez Trybunał Konstytucyjny. Mianowicie sprawę, gdzie doszło do znowelizowania artykułu 136 ustęp 3 Traktatu o funkcjonowaniu, artykuł 136, bo tam wprowadzono ustęp 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Mianowicie przepis ten wprowadził możliwość udzielania wzajemnej pomocy między krajami Unii Europejskiej, które mają walutę euro, w sytuacji kryzysowej. Wcześniej w traktatach takiej kompetencji wprost wyrażonej nie było. Polski ta sytuacja wprost nie dotyczy, bo Polska nie ma euro. Natomiast zmiana, ponieważ to była zmiana traktatu pierwotnego, traktatu o funkcjonowaniu Unii, musiała na tą zmianę wyrazić zgodę wszystkie państwa członkowskie. Tutaj ta zgoda dokonała się w takim uproszczonym trybie tak zwanej procedury gładki, o której mówi artykuł 48 Traktatu o Unii Europejskiej. No niemniej w Polsce w momencie, kiedy ta zgoda została wyrażona, musiała zostać zatwierdzona przez Sejm. I teraz powstał problem taki, czy zmiana artykułu 136 ustęp 3 prowadzi do przekazania dalszych kompetencji państwa polskiego Unii Europejskiej, czy też nie. Jeżeli powiemy, że nie prowadzi, to wyrażenie zgody przez Sejm odbywałoby się w trybie artykułu 89 Konstytucji. Jeżeli powiemy, że prowadzi, to powinno się odbyć w trybie artykułu 90. Sejm doszedł do wniosku, że tutaj nastąpiła zmiana traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ale ona nie doprowadziła do przeniesienia dalszych kompetencji. W związku z tym wyraził w trybie artykułu 89 zgodę na ratyfikację przez prezydenta całej tej procedury, zmiany tego traktatu. Opozycja to zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego.
konstytucyjnego, twierdząc, że tryb był niewłaściwy, że należało zastosować artykuł 90. W związku z tym wyrażenie tej zgody jest niezgodne z konstytucją, jest nieważne. I teraz można powiedzieć tak, nie wchodząc w szczegóły, że argumentacja, tutaj były jakby dwa stanowiska zajęte przez wnioskodawców, przez prokuratora generalnego, przez sam Sejm. Te dwa stanowiska mniej więcej sprowadzały się do takiego sporu. Jedni twierdzili, wnioskodawcy twierdzili tak, jeżeli Polska związała się traktatem pierwotnym o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który to traktat Polska wyraziła zgodę na przeniesienie kompetencji własnych organów na rzecz Unii, to każda zmiana takiego traktatu musi się odbywać w trybie artykułu 90, bo ona nawet jeżeli nie prowadzi do zmiany konkretnych kompetencji, to zmienia cały układ funkcjonowania Unii i de facto będzie prowadziła w przyszłości do takiej zmiany. Co więcej, wskazali tutaj wnioskodawcy, że wprawdzie Polska nie ma euro, ale wyrażając zgodę na zmianę artykułu 136, wyraża zgodę na zmianę funkcjonowania państw, sposobu finansowania wzajemnego państw euro. Jak będzie kiedyś do euro przystępować, a tak zadeklarowała, to w zasadzie nie będzie już mogła tych warunków w ogóle negocjować, tylko będzie musiała na nich przystąpić. I w związku z tym to jest artykuł 90. Wnioskodawcy, z kolei przeciwnicy takiego stanowiska mówili, że zmiana traktatu pierwotnego o Unii Europejskiej wtedy wymaga polskiej zgody wyrażonej w trybie artykułu 90, jeżeli tam rzeczywiście dochodzi do jakiegoś przekazania kompetencji. Jeżeli nie dochodzi do przekazania kompetencji, to stosuje się zwykły tryb z artykułu 89. Trybunał Konstytucyjny podzielił ten drugi pogląd, ale jak Państwo sobie zerkniecie do tego orzeczenia i zobaczycie, jak tam jest rozważone pojęcie przekazania kompetencji, no to ono jest bardzo kontrowersyjne, bardzo wiele problemów tam się pojawia. Jak ktoś z Państwa jest zainteresowany, to jest taki wyrok K52/12 i tam jest rozważany cały ten tryb z artykułu 90. Natomiast jeżeli już założymy, że jednak dochodzi do przekazania kompetencji, to znów zwróćcie Państwo uwagę, jak jest skonstruowany w dalszej części artykułu 90. Artykuł 90 jest skonstruowany tak, że to Sejm wyraża zgodę łącznie z Senatem na przekazanie kompetencji. Natomiast jeżeli miałoby być przeprowadzone referendum, to jest ustęp trzeci, to ono może być przeprowadzone, ale tylko wtedy, jeżeli Sejm wyrazi na nie zgodę. To znaczy, jeżeli Sejm stwierdzi, że nie będzie wyrażał zgody na przekazanie kompetencji w trybie ustępu drugiego, tylko zdecyduje się na referendum i wtedy w oparciu o ustęp trzeci takie referendum zostanie przeprowadzone. Z tego wynika, również z tego ustępu, z tego artykułu 90, że w Polsce mamy taką oto relację między demokracją bezpośrednią a pośrednią, że podstawową formą demokracji bezpośredniej jest referendum, ale decyzje o tym, czy w jakiej sprawie referendum ma być przeprowadzone, czy nie, konstytucja powierza organom przedstawicielskim. Czyli to nie są dwie równoważne formy demokracji, takie, gdzie albo coś się decyduje w drodze przedstawicielskiej, albo jeżeli obywatele tego chcą, w drodze bezpośredniej. Zawsze jest tak, że to ostatecznie Sejm lub w pewnych sytuacjach Senat będą mieli decyzję rozstrzygającą, czy referendum ma być przeprowadzone, czy nie. Więc oczywiście z punktu widzenia politycznego, politologicznego i tak dalej, my możemy mówić, że referendum jest taką, można powiedzieć, no, istotą demokracji, że to jak obywatele wypowiadają się w drodze referendum, to jest, można powiedzieć, bardziej miarodajne niż wtedy, kiedy wypowiadają się przez swoich przedstawicieli. Ale z punktu widzenia konstrukcyjnego, z punktu widzenia ustrojowego, jak czytamy artykuł 125, jak czytamy artykuł 90, to z tych przepisów, zresztą tak samo jest przy artykule 235, z tych przepisów wynika, że ostateczne słowo co do tego, czy referendum ma być uruchomione, czy nie, decyduje o tym organ przedstawicielski. Natomiast oczywiście, jeżeli już zostanie wdrożona procedura referendalna, no i ona uzyska wiążący wynik, to wtedy oczywiście wszyscy tym wynikiem są związani, również
Sejm i Senat jako organy przedstawicielstwa. Dziękuję Państwu.